Witam serdecznie Państwa. A więc to się dzieje. Wielkie załamania w Stanach Zjednoczonych, które już nie wieszczą, a właściwie sprawiają, że sen o złocie za 7 czy 10 tysięcy dolarów jest czymś już nie przyszłościowym, a właściwie się dzieje. Wystarczy, że jeszcze 2-3 takie zdarzenia, tak jak na końcu tygodnia, tego tygodnia, czyli upadek 15 największego banku w Stanach Zjednoczonych, upadek największego banku prawdopodobnie na świecie, sponsorującego startupy w Dolinie Krzemowej, w Silicon Valley, a wieści, a właściwie pokazuje, że to już się dzieje. To już się dzieje, że dolar amerykański się załamuje. To oznacza, że złoto po 7 tysięcy dolarów jest znacznie bliżej, aniżeli nam się wydaje. W takim razie, szanowni państwo, kiedy złoto będzie kosztowało 7 tysięcy dolarów, czy w ogóle złoto będzie kosztowało 7 tysięcy dolarów i jaki związek z upadkiem jednego z największych banków pod koniec tego tygodnia, który jest porównywany do upadku Lehman Brothers w 2007 czy tam 2008 roku, gdy doszło do największego kryzysu w historii, tak jak mówią, czy to wieści już tego kruszcu naszego kochanego, wystrzał cenowy, czy też jeszcze będzie trzeba zaczekać. O tym za chwilę, ale zanim przejdę dalej, oczywiście zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, szanowni państwo, zapraszam do klikania łapki w górę dla algorytmów, będę wdzięczny, kłaniam się nisko, oczywiście zapraszam do komentowania merytorycznego, zapraszam do klikania w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali państwo powiadomienia o najnowszych produkcjach Sformuła Nieruchomości na YouTube. Także, szanowni państwo, oczywiście, zanim przejdę dalej, mój ukochany łyk lub kilka łyków kawy. I jedziemy dalej. Dla chętnych, dla ludzi, którzy lubią handel, którzy się zajmują handlem, którzy się zajmują produkcją, zapraszam do nowej playlisty Handel, w której robię analizy na żywo z polskich hipermarketów i dyskontów, gdzie jeszcze coś będzie pod kątem, gdzie jeszcze coś można sprzedać, gdzie jeszcze coś można wyprodukować, gdzie jeszcze jest miejsce, w które można włożyć swoją rękę z inwestycjami i z pieniędzmi, dogadując się z przykładowym Lidlem, Biedronką, Auchan i innymi sklepami. Szanowni państwo, przechodzę dalej. Oczywiście dla świata finansów nie jest szokiem upadek tego największego banku na świecie od startupów. Oczywiście chodzi o SVB Financial, czyli Silicon Valley Bank, który finansował te wszystkie biznesy, biznesiki, startupiki ze Stanów Zjednoczonych, które tam wyjeżdżały i które tam były produkowane. Mówi się, że to nie jest za duży bank, ale z drugiej strony oczywiście jest to duży bank, bo to jest na przykład bodajże 2 razy większy bank, aniżeli największy polski bank. Na standardy Ameryki jest to dosyć mały bank, bo to jest dopiero 16 bank i przed tym bankiem jest te 15 czy 16 banków, które no niewyobrażalnie razem wszystkie mają więcej pieniędzy. Niewyobrażalnie. Ale o co w tym wszystkim chodzi, szanowni państwo? O to w tym wszystkim chodzi, że to pokazuje, że dolar amerykański już nie jest w stanie wytrzymać, bo nadawał ten bank tyle tych kredytów na te 2% czy na te 0%, prawda, że teraz nie jest w stanie utrzymać płynności finansowej. Bo wiadomo, że w startupy to się inwestuje, a ze startupów w Stanach Zjednoczonych przez pierwsze 5 czy 10 lat w ogóle nie ma pieniędzy. W startupy w Stanach Zjednoczonych startup w Stanach Zjednoczonych polega na tym, że inwestuje się kupę kasy, setki milionów dolarów, najpierw kredytów i inwestorów takich niegiełdowych, po to, żeby rozbuchać biznes, tak? I następnie, gdy ten biznes jest rozbuchany, ale dalej nie daje plusowych wyników, tylko zawsze jest na zero jest, na minusie nawet,
Następnie, gdy ten biznes już wsiąka wszystkie inne podobne mu biznesy, bo jest tak mocno finansowany zerowym pieniądzem i backupem Stanów Zjednoczonych, wchodzi na giełdę i wtedy na tej giełdzie zaczyna rosnąć niczym Facebook, prawda? Drastycznie rosnąć niczym Facebook. Mija kilka lat, tak jak z Facebookiem. Facebook zaczyna rosnąć 300, 400, 500, 700, 800%. I to się nazywa w moim języku dojrzałość. Dojrzałość już nie jest startupem, tylko wtedy akcje upadają. Robiąc z milionerów, robiąc z inwestorów bardzo bogatych ludzi, którzy wcześniej sprzedali, prawda? I biedaków z tych, którzy nie znają się na giełdzie i którzy kupili po prostu akcje Facebooka drogo. Jak wiemy, Facebook upadł, trzyma się tylko dzięki WhatsAppowi, dzięki Instagramowi. W panice Stany Zjednoczone chcą zakazać TikToka, chcą zakazać w Polsce, namawiają podobno Stany Zjednoczone nawet Polaków, żeby zakazały TikToka. Oczywiście to jest kuriozum, Polska nie zakaże TikToka, prawda? No i Facebook po prostu nie wytrzymał konkurencji. I tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o startupy. Tak więc wysokie oprocentowanie tych kredytów, które nadawał zapewne SVB Financial, nie dało rady upłynnić tego banku pod kątem wypłacalności po prostu. I tyle, bo oprocentowanie było, że tak powiem, 1, czyli 1,5, dzisiaj jest 4,75, już niedługo może być 5, 5,5, a nawet 6. A oni nadawali, wiecie, setki milionów, może dziesiątki miliardów kredytów, na przykład na 2%, 2,5%, na 1%, na zamrożone oprocentowanie, na przykład na 10 lat, 15 czy 20. I no nie mają płynności po prostu. A to oprocentowanie Fedu jest teraz 4,75, a już niedługo może być 5, 5,5, a nawet 6. Zresztą nawet sam Fed zapowiada, że może być 6, a jak Fed zapowiada, że może być 6, no to może być i 7. Chyba że upadek tego banku uzdrowi finanse Stanów Zjednoczonych, prawda? Że go poświęcili uzdrowi. Ale to już jest druga sprawa, prawda? Jednak bardziej prawdopodobnym jest fakt, że jeżeli ten bank upadł, jeżeli ten bank upadł i miał właściwie miękkie aktywa w sobie, bo on miał miękkie aktywa, bo startup, tak jak powiedziałem na początku, startup w Stanach Zjednoczonych nie jest zbudowany tak jak w Europie, bo tam się jedzie przez 10 lat na minusie. Jak zobaczycie wszystkie wykresy, szanowni państwo, Booking.com, Facebooka, to wszystko jedzie na minusie. To wszystko wsiąka, to wszystko wysysa wszystko, co może i następnie monetyzuje. No i tak właśnie zrobił Facebook, tak? Bo popatrzmy na Facebooka. Kiedyś na Facebooku na przykład, ja znam startupy, widziałem, znam te statystyki, ja znam startupy, szanowni państwo, polskie, które z Facebooka miały ruch na swoje strony nawet milion miesięcznie. Samego Facebooka, tak? Samego Facebooka. A dzisiaj Facebook jest tak po prostu upadłym narzędziem marketingowym, jakkolwiek, że dzisiaj nawet ten ruch z Facebooka, te same aplikacje, mimo zwiększenia się tych aplikacji i tak dalej, powiększenia tych aplikacji w znacznym stopniu, to dzisiaj nawet 1% nie ma ruchu z tego Facebooka na te aplikacje. Nawet 1%. Jest bodajże tam jakieś takie minimalne, wiecie, wrzucają na przykład post na przykład na fanpage'a, a tam jest 0 wyświetleń i 5 zasięgu, prawda? No taki jest Facebook teraz. Przepraszam, wezmę łyka kawy. I z tego nie wyczarujesz. Oni teraz go monetyzują. A że Facebook upadł cenowo do 80% i że teraz wzrósł, prawda, z tego totalnego dołka, o czym mówiłem, że pewnie wzrośnie i teraz po prostu będzie wzrastał, spada, wzrastał, spada, wzrastał, spada, wzrastał, spadał. Już nie będzie szedł do góry, bo nie jest w stanie. Bo nie ma co dać. Nie ma co dać. Nie ma możliwości rozwoju Facebook. Nie ma taniego finansowania. Już finansowanie tańsze jest w Chinach. Już TikTok ma tańsze finansowanie, więc Facebook i teraz Amerykanie właśnie namawiają Europejczyków, żeby zakazali TikToka, u siebie chcą zakazać, prawda? Wiecie, no w Chinach Facebook jest chyba zakazany z tego, co mi się zdaje, więc ja rozumiem Amerykanów, że oni chcą zakazać TikToka. No jak oni zakazują Facebooka w Chinach,
no to oni chcą zakazać TikToka. No to jest zrozumiałe. Dla Europy, no tam nie wiem, prawda? Generalnie, no dziwne, prawda? A pomijając ten fakt, jaki to ma związek, szanowni państwo, z ceną złota? Ano gigantyczny ma związek z ceną złota. Ze względu na to, że jeżeli pierwszym bankiem był dosyć duży bank, 15 czy 16, który nie wytrzymał wysokiego oprocentowania i przez to płynność finansowa tego banku upadła i dosłownie w 24 godziny, można powiedzieć, bank został zlikwidowany przez tamte autorytety, przez tamte instytucje chroniące bankowość. Został zlikwidowany po prostu, rozumiecie? Został zlikwidowany. Kilka godzin likwidacja. Nie było jak w 2008 roku, że jest ładowanie pieniędzy, tak jak chce zrobić Morawiecki, 100 miliardów chce w polskie banki wpompować, oddać bankom. To jest szaleństwo, co oni chcą zrobić w kraju, w którym z dnia na dzień jest coraz więcej nieruchomości. Coraz więcej i coraz tańsze, prawda? W kraju, gdzie możesz do Włoch pojechać za 5000 euro kupić nieruchomość. To jest bzdura, prawda? Tak więc u nas po prostu te ceny rypną. Koniec, kropka i tyle. I szanowni panowie, rypnęły już, tylko że nie są jeszcze w księgach zapisane, prawda? Bo to nie jest tak jak złoto, że widzimy złoto rypie, na przykład Bank Anglii i Bank Stanów Zjednoczonych i nie wiem, Bank Szwajcarii i Bank, nie wiem, ECB umawiają się, że, chociaż nie wiem, czy ECB w ogóle ma jakieś złoto, umawiają się, że chcą na przykład załamać cenę złota, no to centralne banki, żeby załamać chwilowo cenę złota, żeby zrobić panikę, no na przykład mogą wypuścić do sprzedaży, nie wiem, 50 ton złota w jeden dzień, prawda? Może sprzedawać Fed, Bank Anglii, Bank Szwajcarii, ECB, no i jakieś tam inne banki, Bank Japonii, Korei, mogą zacząć sprzedawać i złoto może się chwilowo zawalić, prawda? Nawet o 30%. Ale to oznacza, że to złoto jest tanie? Nie. Po prostu jest za duża nadsprzedaż, prawda? Jest za dużo tego złota, więc spada, ale ono zaraz wróci, bo rynek się nasyci, bo kupią to ludzie po prostu, kupią to złoto, prawda? Kupią to złoto, więc takie zabiegi byłyby bezsensowne, bo teraz jest na złoto hajk, prawda? Jest na złoto. Złoto teraz w ogóle w anglosferze, złoto w anglosferze jest jednym z topowych tematów. Złoto. Złoto, tak? Że w anglosferze, generalnie sama anglosfera, sami amerykańscy miliarderzy, jeżeli znacie angielski, to sobie poszukajcie, prawda? Amerykańscy miliarderzy, w ogóle wszyscy zwariowali na temat złota, bo inaczej się nie da. No bo co? Bank pada. SVB, Financial, Silicon Valley, pada, upada, tak? Dwa razy większy bank niż największy bank w Polsce. Rozumiecie to? To jest tak, jakby upadł największy bank dwóch Polsk. Prawda? To jest bardzo dużo, tak? Z jednej strony, tak? Ale zaraz może upaść jakiś następny. Jeżeli upadnie mały, no to może się uda. Ale może zaraz upaść następny, ponieważ oprocentowanie rośnie. Oprocentowanie rośnie. Druga sprawa. Cena dolara spada, mimo to, że dolar jest drastycznie wysoko oprocentowany. Prawda? Więc jeżeli będą dalej podwyższać na świecie oprocentowania, bo się mówi, że dolar nie jest samotną wyspą, oprocentowania, szanowni państwo, na świecie drastycznie rosną. Oprocentowania euro, funta, dolara kanadyjskiego, dolara australijskiego, dolara nowozelandzkiego, oprocentowanie reala brazylijskiego to 13%, a inflację mają 6%. Proszę sobie wyobrazić, tak? Proszę sobie wyobrazić. Więc generalnie Stany Zjednoczone są na kursie i oni chyba chcą to zrobić, oziębienia tak gospodarki, żeby ten dolar się zapadł. Prawda? Żeby inwestycje przyszły do Ameryki, prawda? Żeby ludzie zaczęli chcieć kupować wszystko od Amerykanów, prawda? Innej nie ma możliwości, bo jeżeli by obniżyli dzisiaj oprocentowanie, no to co by się stało? Też by się zapadł, prawda? Też by się zapadł. I tylko że wtedy by tego zapadałby się, ale by wtedy nikt nie chciał tych dolarów, bo by miał coraz niższe oprocentowanie.
Jednak na psychologię działa, że im wyższe oprocentowanie, ale nawet jak spada cena dolara, no to sobie ludzie, no tak, ale mam oprocentowanie 6, cena dolara spada, ludzie nie są w stanie mentalnie przeliczać sobie w głowie, bo oni widzą, że mają na przykład 6% za dolara dostają, ale nie widzą, że ten dolar traci w stosunku do polskiego złotego na przykład, tak? Dużo ludzi na przykład kupiło sobie dolarów, gdy kosztował 5 zł kilka miesięcy temu, prawda? A dzisiaj dolar 4,40, tak? Mówię, ludzie, co wy robicie? No zwariowaliście, no co wy robicie? Co wy robicie, sobie myślę? No szaleństwo, mówię, no szaleństwo po prostu. No i dzisiaj widzicie, nie? Jak ktoś kupił za 500 tysięcy złotych dolarów, no to dzisiaj ma 440 tysięcy złotych, strata, wiecie, 60-70 tysięcy złotych, tak? A pamiętajmy, że średnia cena dolara przez wiele lat, przez 10 lat nawet utrzymywała się poniżej 3 zł i no taka jest prawda. Moim zdaniem teraz przychodzi świat, w którym przetrzymywanie pieniędzy to jest najlepsze, wiecie, w jakichś tam brylantach, w złocie, w srebrze, wiecie, w dużej części w ziemi, w dużej części też i w nieruchomościach, ale to nie znaczy, że nieruchomości nie będą spadać w luksusowych, wiecie, bo te luksusowe... Wiecie, z luksusowymi nieruchomościami jest inaczej, prawda? I z małymi nieruchomościami to jest troszeczkę inaczej, prawda? Ale generalnie jest zapaść na rynku nieruchomości i będzie zapaść na rynku nieruchomości i tego nie zatrzymamy. Morawiecki sobie może dorzucać 100 miliardów, zepsuć przez to gospodarkę zamiast wrzucić to w gospodarkę po prostu, zamiast dać małym, średnim przedsiębiorcom pole do popisu, żeby powstawały w Polsce wysokopłatne miejsca pracy, to oni będą wrzucać w nieruchomości. Tym bardziej właśnie 100 miliardów oni chcą dać, Morawiecki i Buda chcą wpompować w banki 100 miliardów i w deweloperów. I to co to będzie oznaczać? Że złoto tym bardziej w złotówkowym wymiarze będzie coraz droższe. No musi, no bo jeżeli bierze się 100 miliardów, tak? Jeżeli bierze się 100 miliardów i przez ileś tam lat chce się wrzucić 100 miliardów w upadający rynek nieruchomości, no to przecież wiadome jest, że cena złota będzie rosła dzięki temu. No bo przecież ludzie to widzą, szanowni państwo. Cena będzie wzrosła. Nikt nie będzie chciał w coś takiego, wiecie, tylko naiwniacy będą to robić, prawda? Tylko będą robić to naiwniacy. Ceny nieruchomości w Polsce są bardzo tanie, ale tylko są napompowane po prostu, szanowni państwo, tanimi kredytami, wydrukowanymi pieniędzmi. No i tyle. I tymi wszystkimi dopłatami, małą wielkością tych nieruchomości, to, że się nie buduje tam, gdzie jest miejsce, ale buduje się tam, gdzie jest drogo i tak dalej, i tak dalej. No i koniec, kropka, prawda? Bo jeżeli... Jedna podstawowa zasada, szanowni państwo. W Anglii na dom zarabia się 10 lat, a w Polsce w obecnym czasie na dom się zarabia 30 lat, czy tam 35 lat. Szanowni państwo, ceny nieruchomości w Polsce są 50% za wysokie, minimum. I widzimy to na moich analizach, bo także robimy analizy w sprawie, szanowni państwo, takich miasteczek małych, których w Polsce jest kilkaset. W Polsce mamy kilkaset miasteczek typu Świdwin, Chojnice, typu, wiecie, Ciechanów, typu Brusy, typu Tuchola, typu tam Koszalin. Jest setki w Polsce miasteczek, o których nigdy nikt nie słyszał. Nigdy nikt nie słyszał. Setki, i to są bardzo ładne miasteczka bardzo często, taki w pięknej okolicy i w bardzo strategicznej w stosunku do biznesu. Jest w Polsce kilkaset miasteczek, które, szanowni państwo, się wyludniają z roku na rok, wyludniają, bo ludzie stamtąd wyjeżdżają, bo nie ma pracy, albo wyjeżdżają do polskich dużych miast, albo wyjeżdżają za granicę. Dzieci się nie rodzą, więc w tych małych, rozumiecie to? Ja nie mówię o 5 miasteczkach, 10 miasteczkach, 15 miasteczkach, ja nie mówię, szanowni państwo, o 20 miasteczkach, ja nawet nie mówię o 50 miasteczkach, ja nie mówię nawet o 100 miasteczkach. Ja nie mówię o 100 miasteczkach. Szanowni państwo, ja mówię o kilkuset miasteczkach i miastach, o kilkuset miasteczkach, które mają po 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 tysięcy ludzi. To jest ogromne, to jest niesamowite bogactwo w Polsce jest w postaci tych miasteczek. I także mówię o kilkuset, jak nie kilku tysiącach,
o kilku tysiącach miejscowości, wsi, pięknych wsi, które też się wyludniają. Tam jest jeszcze taniej. O kilku tysiącach miejscowości. W Polsce jest kilka tysięcy miejscowości plus kilkaset miasteczek, które się drastycznie wyludniają. Dlatego, że tam nie ma pracy albo jest nisko opłacana praca i wyjeżdżają do polskich dużych miast, gdzie już się nie opłaca żyć, bo wynajem mieszkania kosztuje 5 tysięcy, lub wyjeżdżają za granicę, a będzie jeszcze więcej wyjeżdżać, będą uciekać przed Jarosławem Kaczyńskim, Mateuszem Morawieckim, tak? Będą przed nimi uciekać, tak? Bo nikt nie chce iść do pod przymusem, bo są, szanowni państwo, ludzie, którzy chcą w wojsku, że tak powiem, służyć i tak dalej, ale ich się wygoniło w ciągu ostatnich lat, pouciekali, no bo ich się wygoniło, tak? Nakazywano im robić rzeczy, których nie chcieli, więc sobie poszli, prawda? No to byli prawdziwi patrioci, oni nie są psami, prawda? I sobie po prostu poszli, prawda? Poszli, tak? Tak. Poszli sobie po prostu, tak? Ale teraz Morawiecki straszy z Kaczyńskim i z Dudą, że oni tam będą 300 tysięcy ludzi do wojska powoływać. No to ci ludzie będą wyjeżdżać i nie będą wracać, tak? Więc w rzeczywistości w Polsce jest masa miasteczek, setki i tysiące miejscowości, w których, szanowni państwo, za 60-70-metrowe mieszkanie wystarczy dać 200 tysięcy, 250 tysięcy złotych, tak? W tym samym czasie takie mieszkania. Nie wiem, w Trójmieście, w Warszawie, wiecie, w Krakowie są 4-3 razy droższe. Oczywiście one nie są już 4-3 razy droższe, bo są o połowę tańsze, tak? Bo nie ma na to finansów, nie ma na to kredytu, tak? Bo sobie taką cenę mogły mieć, gdy oprocentowanie było 0% i dlatego uzyskały taką cenę, ale one nie mają takiej ceny. To jest wszystko kłamstwo. I to, że niby tam wynagrodzenia rosną, srata tata, że tam, wiecie, materiały są drogie i że ceny nieruchomości będą rosły, to jest kupa gówna. To jest kupa gówna, a nie argumenty. To jest kupa gówna największego. Tak, to jest kupa gówna, no. Tyle, no. Ja nie wiem, jak już dosadniej mam powiedzieć, prawda, na te argumenty. To jest kupa gówna, tak? I szanowni państwo, ja 3 lata temu, czy z 3,5 lata temu taki artykuł napisałem, że w polskich nie miasteczkach, teraz nie mówię, tylko w miastach, typu Bydgoszcz, typu Toruń, typu Słupsk, typu Szczecin, prawda? 3 lata temu napisałem, że w tych miastach i miasteczkach jest tysiące nieruchomości, tylko w tych, nie mówię o małych miastach, jest tysiące nieruchomości, tysiące, szanowni państwo, tysiące nieruchomości. Takich małych, te 40 metrów, 45, 50, prawda? Na małych dla niektórych to są kurczę, wielkie apartamenty, bo mieszkają na 30 metrach, tak? Po 50 tysięcy złotych. Po 50, 60, 70. Wiecie, kartą kredytową można było je kupować, można powiedzieć, prawda? I szanowni państwo, po tym artykule, w ciągu kilku tygodni, po moim artykule, w ciągu kilku tygodni. Bo oczywiście ja jestem czytany branżowo, bo ja branżowo, prawda? Dobry ruch CO.UK to branżowa strona, tak? No, howinsider.com to branżowa strona, prawda? Formuła nieruchomości UK to jest branżowa strona, tak? Więc mnie słucha branża finansowo, tam gospodarczo-ekonomiczna, tak? I po kilku tygodniach, po kilku miesiącach te wszystkie nieruchomości zniknęły. Kilka tysięcy nieruchomości po mojej publikacji zniknęło z całej Polski. Kilka tysięcy, może kilkadziesiąt tysięcy zniknęły. Zniknęły, nie było nigdzie. Szukałem, nie było, zniknęły w kilka miesięcy, 3 lata temu. Teraz te same nieruchomości, które były warte wtedy 50 tysięcy, są sprzedawane, wiecie, za 200, za 4 razy więcej. Znaczy wystawione za 4 razy więcej. Więc jeżeli coś kosztowało, wiecie, 3 lata temu 50 tysięcy, ktoś wrzucił w to remont 30-40 tysięcy i dzisiaj chce sprzedać za 200 tysięcy czy 250 tysięcy, prawda? W kraju, z którego ludzie uciekają, w których ludność spada drastycznie, tak? No to sam i teraz 100 miliardów będą wrzucać tych tanich kredytów na 0%, no to cena złota drastycznie wybije w stosunku złotówkowym, prawda? No inaczej być nie może, no bo znowu powstanie pieniądz na byle co. Na byle co.
Na byle co, szanowni państwo. Powtarzam jeszcze raz. W Polsce na dom zarabia się 35 lat, szanowni państwo, w obecnych czasach, w tych statystykach, które mamy dostępne i którymi zatruwa się umysły polskich przedsiębiorców, którzy nie zdają sobie z tego sprawy, umysły polskich ekonomistów, którzy, no, wielu z nich nie jest w stanie myśleć out of the box, tylko biorą te dane i na podstawie tych danych tam coś klepią. Nie mówią w rzeczywistości prawdy, prawda, bo nie są w stanie, bo nie zostali nauczeni na uniwersytetach, prawda, polskich, znaczy w tych szkołach wyższych, tak? No taka jest prawda, szanowni państwo. I no i koniec, kropka. Dlatego mówiłem, że to kupa gówna, jeżeli chodzi o to, że tam materiały drożeją i tak dalej. Ale co z tego, że drożeją? Jak ludność w Polsce spada? Co z tego, że drożeją? No przecież materiały drożeją, ale we Włoszech nieruchomości, mieszkanie kupujesz 50-60-metrowe za 10 tysięcy euro, tak? W Hiszpanii to samo, tak? Za 20 tysięcy euro, tak? 70 metrów kupujesz nad morzem z widokiem na ocean, tak? Co z tego, że materiały drożeją, jeżeli w Wielkiej Brytanii kupujesz dom w obecnie czas się za w 10 lat? Co z tego, że a zarabia się tam 3 razy więcej? No przecież tam też są drogie materiały, ale zarabia się 3 razy więcej, ale kupuje się dom w 10 lat. A w Polsce się kupuje w 35 lat. Mimo to, że te domy są budowane przecież ludźmi, którzy zarabiają 3 razy mniej niż w Wielkiej Brytanii. Co innego by było, gdyby w Polsce, wiecie, Polska się nie wyludniała, ale Polska się, cholera jasna, wyludnia. Jeszcze 3 lata temu jakoś było, prawda? Ale to już jest koniec, tak? Koniec zabawy, tak? Teraz, żeby Polska się nie wyludniła, muszą powstawać wysoko płatne miejsca pracy, czyli muszą być niskie podatki dla pracowników, szanowni państwo, muszą być niskie podatki dla małych, średnich przedsiębiorców, bo po prostu będą stąd wyjeżdżać, bo tu się po prostu żyć nie da, nie? Prawda? Bo państwo polskie jest państwem, że tak powiem, krwiopijczym, tak? Krwiorzeczym, jest obrzydliwym państwem państwo polskie, prawda? Się nic nie zmieniło, postkomuna, koniec, tak? Więc złoto musi drożyć, szanowni państwo, chociażby w odniesieniu złotówkowym, a to oznacza, że jak w odniesieniu złotówkowym, no to musi złotówka być tania. No bo jeżeli się będzie wprowadzało 100 miliardów darmowych kredytów w kraju, w którym oprocentowanie bazowe jest 6,75, po to, żeby właśnie tych kredytów nie dawać, żeby nie było tej 17-procentowej inflacji, no to przecież to jest zamach na oszczędności Polaków i zniszcz. 100 miliardów rozdać kredytów oznacza, tak, wysoką inflację, oznacza, szanowni państwo, słabego złotego, oznacza topniejące oszczędności Polaków z dnia na dzień i oznacza wysoko oprocentowane kredyty ludzi, którzy już te kredyty mają. Prawda? No i oczywiście oznacza drogie złoto. Ale pomijając w stosunku do dolara amerykańskiego, dlaczego złoto będzie drożeć? No szanowni państwo, bo jeżeli następny bank upadnie, mały bank, no jeżeli ten bank już ma problemy, to następny zaraz będzie miał problemy. Oczywiście następny bank może zostać wsiąknięty, ale to będzie miało swoje konsekwencje, prawda? To będzie miało swoje konsekwencje. O to chodzi, że dolar jest po prostu cholernie drogi. On nigdy taki drogi nie był i on musi wrócić, a jak wróci, no to będzie ta inflacja, prawda? Proszę zobaczyć, na Hot Poland mamy tutaj wykres, szanowni państwo, dolara amerykańskiego. Proszę zobaczyć, 4,39. Tutaj można wejść sobie na Hot Poland, kliknąć w Google Hot Poland wykresy i tu wyskoczą, prawda? I proszę zobaczyć, no gdzie jest ten dolar? No, no jest no niewiarygodnie wysoko, prawda? I proszę zobaczyć, no co tutaj mówić, tu nawet nie chodzi już o inflację, o upadające banki, bo to nie ma znaczenia. Proszę zobaczyć, to jest to, teraz te dwie linie, które narysowałem, to są takie punkty, które pokazują najwyższe i najniższe linie, w których ten dolar się poruszał ostatnio, prawda? Czyli co? Jeżeli to wypośrodkujemy, no to co? Średnia dolara, licząc tymi rysunkami, oczywiście, proszę ich nie brać na poważnie tak za bardzo, prawda? Bo ja to tak robię od ręki, żeby przekazać koncept. No średni kurs dolara chyba to był jakieś 3,70, 3,80, prawda? Od 2015 roku, pomijając ten wielki wybuch po prostu wartości dolara, prawda? Bo po prostu w Polsce zaczęliśmy drukować, przyszła sytuacja geopolityczna i tak dalej, prawda? Tak to właśnie jest, tak?
Tak to właśnie jest, tak? Ale jeszcze wcześniej, proszę zobaczyć, jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej był jeszcze jeden poziom niżej. Proszę zobaczyć, no jeszcze jeden poziom niżej. Proszę zobaczyć, tak? Jeszcze jeden poziom niżej, proszę zobaczyć. Jeszcze jeden poziom niżej był, proszę zobaczyć. Tak? Jeszcze jeden poziom niżej. Od 2008 roku, proszę zobaczyć, tam do 2015 roku, tu, o, tu była na przykład średni kurs dolara, tak? No to ile dolar wynosił? Średni kurs dolara ile wynosił? No 3,30, no. No 3,30, szanowni państwo. No 3,30. No już tam, nie mówiąc o wcześniejszym kryzysie, tak? Ale jeszcze nie przyszedł kryzys. Dopiero zawalił się bank w Stanach Zjednoczonych pierwszy, tak? No, no miejmy nadzieję, że ostatni. Nikt nikomu nie życzy przecież, żeby w Stanach Zjednoczonych zawalał się następny bank, prawda? Ale o to chodzi, że zawalił się bank w Stanach Zjednoczonych, rozumiecie to? I o to chodzi, że ten dolar, no, no, no dzisiaj po prostu jest ponad przeciętnie drogi, ale spada, ale traci na wartości. Ale traci na wartości, mimo to, że mają oprocentowanie 4,75. To oznacza, że jeżeli obniżyliby, szanowni państwo, dzisiaj oprocentowanie, jeżeli Stany Zjednoczone obniżyłyby dzisiaj oprocentowanie, no to co by się stało? Waluta zaczęłaby dalej spadać, prawda? Bo już by nikt nie chciał trzymać w dolarze, bo by był nisko oprocentowany, wiecie, bo jak w Brazylii jest oprocentowanie 13%, tak? Albo w funcie jest 4%. A mielibyście w dolarze 3,50, no to wolelibyście chyba trzymać w funcie, prawda? Albo w dola, albo tam w realu brazylijskim, whatever, prawda? No ale jeżeli na przykład oprocentowanie dolara będzie wynosiło 3, a funta 4, no to gdzie będziecie woleli trzymać? No w funcie, prawda? Jeżeli oprocentowanie w Polsce będzie 6,75, a w dolarze 3, no to no chyba lepiej w złotówce trzymać, prawda? No i o to chodzi, że jeżeli zaczęliby obniżać oprocentowanie dolara amerykańskiego, no to z samego tego punktu cena dolara zacznie spadać, tak? Ale co się wtedy stanie? Spadająca cena dolara będzie oznaczała także inflację, no bo ludzie zaczną znowuż brać te kredyty, będą mieli mniej do zapłacenia tych odsetek i będzie coraz większa inflacja, ale dolar będzie coraz tańszy w stosunku do innych walut. Więc inni będą dawać mniej swojej waluty za amerykańskie produkty, tak? Za amerykańskie produkty. I szanowni państwo, i będzie trzeba dać więcej dolarów za zagraniczne produkty Amerykanie. Więc inflacja będzie rosła, prawda? Więc no niestety to jest w takim trochę przykrym punkcie. No, my w tym punkcie już jesteśmy dawno, bo u nas jest tragedia, tak? U nich jest inflacja 6%, a u nas jest inflacja, wiecie, 17%, tak? U nich kredyty mają ludzie pozamrażane na 3%, tylko że banki będą upadać, prawda? Tylko że banki będą upadać prawdopodobnie. Pierwszy bank upadł, może tylko jeden upadnie, może jeszcze jakiś mały upadnie, może ze dwa małe i tak sobie z tym poradzą, ale spadek dolara jest oczywisty właściwie można powiedzieć, prawda? No coś, nie wiem, co musiałoby się stać, prawda? A jakby jeszcze w ogóle, wiecie, ten BRICS stworzył tą swoją walutę, no to już w ogóle, prawda? A jak Wielka Brytania stworzy ten swój CBDC, no to wtedy cena złota, szanowni państwo, teraz przejdźmy stricte do ceny złota. Proszę bardzo. Przejdźmy stricte do ceny złota, przepraszam, gold price. No dzisiaj ciągle to powtarzam. Widzimy, złoto urosło. Popatrzcie, bank się zawalił, złoto urosło, tak? To ciągle mówię, że to ma, bo złoto jest liczone w dolarach amerykańskich. Proszę zobaczyć. Albo tu wezmę złoto. Gold. Proszę zobaczyć. Bank się zawalił, amerykański, i złoto od razu urosło, prawda? I złoto od razu urosło. Proszę zobaczyć. Mimo to, że dolar amerykański ma gigantyczną inflację, mimo to, że dolar amerykański jest oprocentowany, szokujące 4,75 w porównaniu do tego, co było w ciągu ostatnich 15 lat, to złoto utrzymuje się na swojej, szanowni państwo, górce. Oczywiście, banki centralne mogą chcieć sprzedawać złoto i wtedy złoto trochę spadnie, ale to nie ma znaczenia, po prostu będzie więcej złota taniego do kupienia.
Będzie więcej taniego złota do kupienia. I ono i tak wybije, bo jak dolar spadnie do 3 zł, no to jeżeli dzisiaj, wiecie, kosztuje 1866 dolarów za uncję przy kursie 4,40, no to co będzie, jak spadnie do 3? No to będzie 3000, 4000, panika będzie rosła do 5000, prawda? Jak weźmy sobie, wyobraźmy, że nie, ten BRICS rzeczywiście wprowadza tą swoją walutę, no to będzie, wiecie, 7-8 tysięcy, wiecie, jak oni się tam nazywają, ci Bank Anglii, prawda, żeby ratować funta brytyjskiego, bo oni są w podobnej sytuacji, wprowadzi CBDC, no to do 9, do 10 tysięcy za uncję nawet może wyjść jedna uncja złota, szanowni państwo. Nawet może wyjść. Oczywiście pamiętać trzeba, że szanowni państwo, nie podejmować decyzji pochopnych, że złoto może spaść bardzo mocno, może spaść. Tak więc nikogo nie namawiam, moi drodzy państwo, do inwestowania, do kupowania złota, do sprzedawania dolarów, do kupowania dolarów, do inwestowania w cokolwiek, do nieinwestowania, prawda? Nie namawiam nikogo do niczego, tym bardziej jeżeli ktoś nie wprowadza dywersyfikacji ryzyka, czyli nie broni się tym, że inwestuje w różne aktywa, dzięki czemu jest odporniejszy, prawda? Wkłada jajeczka do różnych koszyczków, a nie wszystkie jajeczka do jednego koszyczka, bo jak koszyczek się, że tak powiem, upadnie, no to wszystkie jajeczka się pobiją, prawda? Pamiętajmy, że ludzie, którzy by kupili dzisiaj bardzo dużo złota, bardzo dużo złota, na przykład po tym kursie dzisiaj, prawda, i złoto rzeczywiście może się zawalić, na przykład tutaj, prawda, na chwilę, no to ci ludzie mogą stracić nawet połowę swoich pieniędzy na chwilę i w panice sprzedadzą tutaj i na przykład ktoś kupi, wiecie, za 1 000 000 złotych złota i będzie miał za pół roku 500 000, prawda, w złocie i będzie, wpadnie w panikę i sprzeda z powrotem to złoto, tracąc 500 000. Ale na przykład za 2 lata to złoto wyniesie 3000, tak? Czy 4000, tak? Więc wiecie, no, kupując złoto czy cokolwiek, to się kupuje je w okresie czasu, w odległościach, prawda? I tak dalej. Tak jak wszystko, prawda? Inwestuje się powoli, a jak ktoś kupuje na hura, cokolwiek i kupuje drogo, a nie tanio, no to sam musi wiedzieć, że na samym końcu, jeżeli kupuje drogo, czyli nie używa zasady, kupujemy tanio, sprzedajemy drogo, a robi odwrotnie, kupuje drogo, a potem, gdy to spada i jest tanie, sprzedaje, no to musi stracić. Życzę miłego dnia, do usłyszenia.